poniedziałek. Śniegu coraz mniej. Bardzo dobrze. Trochę ślisko będzie w miejscach, gdzie nie było odśnieżone. Bo na tej ciapie można liznąć to konkretnie. Pierwsze zamówienie standardowo odebrane z domu jeszcze. Duży Ben. Gdzieś w okolicach rynku Podbrzeskiego. I jedziemy z tym pod galerię Kazimierz. Na razie jest w miarę ciepło, ale temperatura ma spadać, nawet ma spaść do minus 2 czy 3. Wczoraj spotkała mnie bardzo nieprzyjemna sytuacja. Nie wiem, czy to grupa zorganizowana. Po prostu pierdolnięci ludzie. Małżeństwo w podeszłym wieku. Tak na oko 50, no może nawet i pod 60 już. Prawdopodobnie wyłudzacze odszkodowania. Jechałem od strony Kapelanki, w stronę tego banku PKO Okrąglaka. No i tam ścieżka rowerowa odbija w prawo na ulicę. Chodnik idzie prosto. Na razie ścieżka tam praktycznie nie przejezdna. Więc sobie jechałem prostochodnikiem, bo był w miarę odśnieżony. Widzicie Państwo, szli bliżej lewej strony chodnika. Minąłem ich z prawej strony, nagle słyszę jakiś wrzask. Więc zaczynałem się patrzeć, myślę, wystrzeliło coś spod koła. Uderzyłem kobietę czy co. Zatrzymuję, pytam się, o co chodzi. Na co ten kurwa przygub leci, kurwa rozpędzony w moją stronę, że mordę, i łapie mnie za rower. I mówi do tej baby, dzwoni na 112 na policję. Ja się tam, o co chodzi? A on mi pojebany mówi, że potrąciłem mu żonę. Ja mówię, jak, w jaki niby sposób? I tam słyszę, ta rozmawia z tą policją i mówi, że chce zgłosić potrącenie przez rowerzystę na chodniku. Ja mówię do gościa, panie, wie pan co? Ja nie wiem, czy pan widzi, jest kamera, nie? I radzę się zastanowić, zanim zaczniecie składać fałszywe zeznania, nie? Gość na chwilę zamilkł. Dobry? Dziękuję bardzo. Czeski charakter gość jakiś miał. Stwierdził, że nie odpuści. No i czekaliśmy na tą policję godzinę czasu. Po czym on mówi do tej kobiety, dzwoni jeszcze raz i powiedz mi, że za chwilę na nich skargę złożę. Zdałem się, o grubo. Dostali informację, że są drudzy w kolejce. Ja mówię do gościa, ty panie, bo zimno się robi, może byśmy poszli w swoje strony. Czy rozumiem, ja bym faktycznie trącił pana kobietę. Ale że jednak nie dotknę, nic się nie stało. To weź pan, daj spokój, dzwoń pan, odwołaj się pan do policji i jedziemy, bo ja w robocie jestem, nie mam czasu na pierdolenie się. No widział kurwa lamu, że nic nie ugram. No i zadzwonili i odwołali tą policję, no ale straciłem godzinę czasu. Tak w ogóle to szampany biorę, czy jakaś impreza? Dzień dobry. Muszę od spodu wziąć, żeby nie puściło. Dziękuję bardzo, do widzenia. Kornerka bierzemy z Dajworu i cisnę z nim, kurczę, płaszów. Już można by rzec, że nawet na rybitwy. Kawał drogi. Ja tam nic nie złapę z powrotem. Dzień dobry, 740. Potwierdzone, dziękuję. Na razie, siema. Ja to mam szczęście do nagrywania takich rzeczy. No, kamerka była skierowana w odpowiednim kierunku. No ale to jest to, kapie z tych dachów. I się robi taka kopułka
lodu, kurwa, pod dachem. No, a wracając się do tamtej sytuacji z tymi, kurwa, gamoniami, to chujowa sprawa, no. Jestem w pracy. Kurwa, ubrany, można powiedzieć, że na rower, czyli tak nie za ciepło, żeby też się nie zagotować, to jest raz. A dwa, żeby się w miarę wygodnie, w miarę komfortowo jeździło. I zatrzymujecie, banda przygupów, łapie ci rower, no i co? Jedyne, co można by zrobić, to wyjebać mu na cipę, wyrwać mu ten rower i jechać dalej. No ale z drugiej strony, skąd jeszcze ta druga pojebana nie mierzy do ciebie, kurwa, z telefonem i nie nagrywa, no. No jesteś udupiony na godzinę, no i co, takie coś mi się, kurwa, troszkę mi się odechciało. Dzisiaj w ogóle z domu wychodzić i iść jeździć. Miejmy nadzieję, że taka sytuacja zdarzyła się raz, kurwa, na 500 wyjść. Kolejnej takiej prędko nie będzie. A, przejadę sobie tam. Bo tu jest, wygląda to jak jedna wielka tafla lodu. Mi się z takiego, kurwa, lamusa nie zrobiłem tutaj wyzwania w czasie, w którym no, zaplanowałem sobie jeździć. Ocena prawdopodobnie mi spadnie, bo przepisali mi to zamówienie. Potem zanim zdążyłem w ogóle ten suwak przesunąć, że jestem niezdolny do tam podjęcia kolejnego zamówienia. Dobra, dzieciaki teraz pomóc matce, to się śmieją. No i to jakby usunął mi się ten blok, w którym to się wszystko wydarzyło. Wróciłem do domu wypić gorącą herbatę, przecież zmarzłem jak cholera stojąc tam. Wziąłem sobie kolejny na jeszcze godzinę, żeby dokończyć te wyzwania, bo tam do 20 to można było wykonać. No, nauczka na przykład, jak wiesz, że nic nie zrobiłeś, jedziesz dalej, nie dajesz się złapać za rąk. A mi się załączyło, kurwa, dyskutowanie. Trzeba zejść, bo tu też lubią stać, no może nie w zimie, ale pierdolę, nie ryzykujesz. Kurwa, po kałużach, ja pierdolę. O Boże. Ty, ale mnie wiatr wszystko ściąga na samochody. Są, kurwa, jaja. Teraz w lewej, teraz w prawej. Nie mogę roweru utrzymać, kurwa. Jakież tu są korki, ja pierdolę. Jak ja miałbym jeździć autem, to bym je chuj szczelił. Dlatego w chuju mam całe prawo jazdy. Cały czas prosto. 2 kilometry. Ciekaw jestem w ogóle jak kwestia mikrofonu, bo założyłem na tą gąbeczkę. Wyszedłem od mikrofonu, jeszcze takiego kotka miałem kiedyś. Sobie kupiłem takie 2 sztuki. Zobaczymy jak to będzie działać, bo pomimo tej gąbeczki strasznie słychać ten wiatr. Tle, no i to chujowo się ogląda. A kamery to nie włączyłem. Dostarczone, gotówka pobrana. Potwierdź. Coś z płaszowskiej. Kormoran? Kormoran! No i gitara. Dobrze, że nie wracam stąd za darmo. Wrócę do domu. Zrzucę materiał na kompa, się okaże znowu, że połowa jest nie nagrana. Na globo trzeba poczekać? Trzeba poczekać, kurwa, znam te wasze 3-4 minutki. Wszyscy tak mówią. 10 minutes later. Dziękuję, do widzenia. Kurwa, jakie stado ptaszy. Nie wiem, czy mi chuj nie zajebał kleksa w plecach, bo coś mi, kurwa, stukło, bo kurwa w kask. Najgorzej by było. To wejście jest chyba od tyłu. Dookoła trzeba będzie jechać, żeby tam wyjść. Dzień dobry. Dziękuję. Dobry dzień. Tu pojemniczku najebane jak zwykle.
To się dojść nie da do drzwi, do dzwonka. Jest przejście dzisiaj, dobra. Plecak mi się nie zmieści. Już jest. Pani Aleksandry w tych akademikach pana Jacusia, prezydenta naszego. Dzień dobry, 788. Kuźwa, nas zamawiała pani soczków, nie soczków, wody. Przecież mi plecy pierdolną. Jeszcze mi się kabel, kurwa, od ładowarki zaplątał w pizdu. I co mam, gdzie mam tą funkcję postawić teraz? Ja pierdolę. Lecimy tu wałami do Kotlarskiego. Wzdłuż Wisły. Tu pan przede mną to chyba ze 3 na godzinę jedzie. Przepraszam, ja z lewej. Dzięki. Jak mi dzisiaj wpadnie jakaś trasa na 7 kimców, nie ma opcji. Niech mnie kurwa wydupco z roboty. Nie pojadę. Czysty lud, ja pierdolę. Że jak mi za chwilę koło jedzie, jak wydupce orła. Czasem gdzieś sypnięte jakimś piaskiem. W ogóle jestem w szoku, że jeszcze mi koła nie odjechały. Chyba parking do chuja. Co oni odpierdalają? Dobra. A, jest pani. Dzwoniłem, bo... byłam w windzie, więc nie miałam tutaj. Okej, dobra. Ups. A oni zawsze każą dzwonić, to myślę, zadzwonię, to proszę bardzo, jedno i drugie. Dzięki, do widzenia. Kolejne z kącika, mat. Na Kingi. Zajebista trasa. Czy mat będzie gotowy, bo zawsze wszystko było na czas robione, a wczoraj no czekałem tam z 20 minut. Kurwa, Robert mi wydupnął wiatr w chwili. 7-8? 8-7-8. Globo, no. Poproszę, okej, proszę. Dziękuję. Bałem się ten Robert jak tutaj, jak zdmuchnął na auto, to jeszcze bym kurwa jakieś auto poobijał. Kurwa, dzwonka żadnego nie ma. Ty kurwa cymbale, przecież ty pod ósemką jesteś, ja pierdolę, co za debil. No przechur. Proszę bardzo. Dzięki. Do widzenia. Dobra, okularki trzeba sobie już schować, bo chuj z tego będzie. Biedronka pod skalę na Wawrzyńce. No i dobra. Zmieniliśmy twoje zamówienie. Ciekawe, kurwa. Ale jest przynajmniej gotowe. I chyba bliżej. Dobry? 5-7-8. Dzięki. Kurde, jaki sobie zrobili ten ladę. Zabarykadowali wejście. Czyżby Gruzini rąbali im zamówienia? Gdzie to jest? Gdzieś przy forum chyba. Dobra, ciśnie. Przelecieliśmy bezkolizyjnie.
chuja, to nie jest tutaj, kurde. Ja pierdolę. Kurwa, misja Levermaster. Kurwa, szybko chciał wpisać. Kurwa, chyba tu. No ale to oczywiście, kurwa, nie ma mojej klatki. Jest gdzieś z drugiej strony budynku pewnie. Gdzie ja mam, kurwa, tu iść czy tam? Na 86-97. To już są za wysokie. Ja mam, kurwa, 75, no i chuj do dupy. Chuj, do tej strony nie ma wejść. Ja jak chuj, kurwa, tam jest 80, 60, 20, 70. Panią, może pani pomóc? Numer 75, bo tu jest 60, tam jest 80, a gdzie jest jeszcze klatka pomiędzy tym? Dobra, jeszcze zobaczę. Dziękuję. Dobra, spokojnie, dziękuję. Kurwa, jak ludzie mieszkający tu nie wiedzą, gdzie jest numer 70, to jak ja mam, kurwa, ja wiedzieć? Ja pierdolę, no nie wiem, że kurwa trasa za 10 zł niecałe. Stracę na to, kurwa, godzinę czasu. Pojebie mnie. Tam jest jeszcze jakieś wejście, kurwa? Ja pierdolę. Nie, tylko ciemno jak w pizdzie, kurwa, nie widać. Ja pierdolę. Dobry. Proszę bardzo, do widzenia. Bracko mi chciało dać na prądnik. A jak mówiłem, nie ma opcji. Nie w taką, kurwa, pogodę, tak piździ, zwraca na samochód, odpierdolcie się ode mnie. Druga sprawa, nie da się po tych, kurwa, ścieżkach jeździć. Drugie wpadło niewiele lepsze, Biedronkę na wolę duchacką. No ale drugiego początku nie będę odrzucał. Może pan pokazać? Najpierw sobie zrobię zdjęcie, nie? Moment. Aha, że numer, nie? O kurwa, jedna siateczka, a ciężki jak chuj. Znowu soczków, coli, mirinda, woda mineralna. A, na 100% im coś wyrąbali, bo... Pokaż numer, wszystko, kurwa, raz legitnie, nie wpuszczają. Kiedyś to każdy wchodził, brał co chciał. Chciałbyś pięć, ja tego inaczej by nie zauważyli. Kurwa, ciężki ten plecak, jak chuj. Na rowerze bez wspomagania to żadna przyjemność. Z czymś takim, kurwa, jechać. Jeszcze pod górę, niech mnie się wiatrem zawieje. Dobrze, że chociaż uśnieżone. Jak ten, kurwa, sobie rajski świr pierdolną maraton z kłodą 50-kilową na plecach. Kurwa, nie do wiary aż. Kurwa, jak dobrze, że trochę z górki. Można dupę z tego siodełka podnieść. Kurwa, sam lód. No tak jest, kurwa, nie ośnieżyli. Stopniało, teraz zamarzło na nowo. I ludzie, kurwa, nogi łamią. W światłach też fajnie czasem stanąć z takim obciążeniem. Odłożyć to bołek na siodełko. Ty znowu sobie jak popierdolony na tych światach 5 minut. Nie wcisnę tego jebanego guzika. Ja pierdolę. Za chwilę mi znowu globo będzie pisać, czy wszystko w porządku. Bo się nie ruszam, kurwa. A kurwa, znowu skróty. Zaraz będę tego żałował. Mogłem normalnie jechać ulicą, to kurwa. Ten chuj mnie prowadzi jakimiś skrótami, a ja kurwa cielę za nim, kurwa, jadę.
Ciekawe skąd w ogóle wiedziało, że to jest siatka wyjebana. Jest kurwa, to jest kurwa dobre. Proszę, 19 to widzę tutaj? Gdzieś? Dziękuję bardzo. Tu do pani. Dzień dobry. Uwaga, bo ciężkie. Dziękuję, do widzenia. No, znowu będzie pod górę. Z bonarki, dwa maki. Ile ja mam tej zamówień zrobienia już w ogóle? 7. Brakuje mi 6. Kurwa, komuś mandarynka wypadła. Nie zwróciłem uwagi. Ja trochę przepał. Będzie bawię brakować mandarynki. Dobry. UV i 2Y. Brawo. Nie jadę do góry, najpierw mi jabłka jechać w dół z pierwszym zamówieniem. Ta dostawa to jest w sumie na 400 metrów. Dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Przepraszam was najmocniej, bo ja mam dwa zamówienia, musiałem coś do tego jeszcze. Bo mam drugi do klienta. Przepraszam. Sorki, cześć. Ja myślałem, że to drugie. Drugą paczkę. Mam dwa zamówienia. Ja myślałem, że do drugiego klienta ja mam te dwie paczki tam, a nie że do nich. Bo mi kurwa pinda nie opisała kurwa paczki przy wydaniu. Złote, dobra. Gdzie 32 złote? Spoko. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. No ja właśnie kurwa, mówiłem, że wieje dzisiaj. No chuj. Skurwysyn. Wytupcył się. Jedziemy po kebaba. Mieszana, mieszana. Krzaki kurwa, a wiem, że to jest remont. Chyba i w dupce się w jakiś gówno, nie, pierdolę, jadę gówno. Może kurwa na dłoże kilometr. Ale nie chcę mi się już wkurwiać dzisiaj. No, to równie dobrze pańską sobie mogę przelecieć. I też będzie git. To mi wygląda na kebab, kurwa. To jest chyba to... Przepraszam, kebabu było tutaj, nie? Glowo, tak? Mhm. Jaki pan ma? 700 równe. 700. No. To za 5 minutek, za 10, może troszkę więcej, bo jeszcze mamy drugi. Dobrze. Także za chwilkę będziemy robić. Dobrze, to czekam. Dzięki. 7 minut, kurwa. W chuj. Dostawa dokładnie będzie tam. Za tym tramwajem, co jedzie. Pijalnia wódki i piwa. Zamówienie dla pani barmanki. W sumie gdybym wiedział, że kebab ubuły z Prokocimia jest kurwa na ulicy Dworcowej, to bym nie zamawiał go z Mogilskiej. Mimo, że zjadłbym go w końcu ciepłego. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja tutaj tak zawinałam, pan sobie może lepiej zawinie, tak po swojemu, nie wiem jak pan... Jadę tu na drugą stronę ulicy, na szczęście no, tylko, dobrze. Więc raczej dojedzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. No i jestem.
Morskiego. Dobra. Ja nie chcę być tutaj, wiesz. No to co, można sobie? To chyba moja najdłuższa droga, trasa. To niestety nie miałam jak tam pójść. No. 37,80. Ile? 37,80. 38. Nie będę się rozdrapać. Kurwa, szczypnęło. Kiedy ty się zaczął ubierać na manierze? Ale ja się ubieram w pracy. Nie pary spotki bałże. Jak wychodzisz z pracy, to jest o 30 stopni wyżej temperatura, nie? Ale mam cię pupę. Pupę chciałeś powiedzieć. Dupę chciałeś powiedzieć, że się wstrzymała. Wstrzymałaś. Nawet Piotr pole po jednym, bo się 20 poje, tak codziennie jeszcze. A ty już wróciłaś, już do pracy. Uff, tamten powiedziałem. 30. Okej, tak nie. Masz rękę do widzenia. Dziękuję. Dobry Globo 9C. Tylko dzięki. Mało się widziało te rzeczy. To na Powstańcu. Gdzie jest kurwa największy ruch o tej godzinie. Przejmany. Tutaj przejadę tu pod estakadą. Z pewnej potrzeby, że tak to ładnie ujmę. Ja pierdolę, ale lodowisko. Nic tam z tego dachu nie leci, mnie przyjebało w łeb. Tam było 56, 54. Proszę. Dobra, dziękuję. Dzięki. Następnego, do widzenia. Do widzenia. Biedronka z Matecznego. Pierdolę, już nie jadę tam Limanowskiego czy rękawką. Tu sobie przeskoczę nad Wiślańską albo Piwną. Tam się pod kościołem wbiję na rękawkę dopiero. Kurwa, następne wydało się dupcy. W Fleszu jak kiedyś w Krakowie był, to tu skakał po tych schodach. Ja skurwysłam. Ja pierdolę. Uspokójcie się, kurwa. Chuju. Cieszę się tam. Dziękuję. Co nie miałem do chuja z tymi dwoma paragonami? Kurwa, już trzeci raz dzisiaj. I kurwa, dwa paragony na jednym zamówieniu. Ludzie domagają się, jaki chuj. Potem ja, żeby potwierdzić koszt, muszę kalkulatorem kurwa liczyć, czy się zgadza. Dobry. 18 jest? Jest. Proszę bardzo. Dzięki piękne, do widzenia. O, super, dziękuję bardzo. Do widzenia. Tak, to jest ta pierwsza kamienica tam, to tam też koleżanka mieszkała z gimnazjum. Wolnica na Starowiśną. W sumie i tak mam plecak rozłożony. To co mi szkodzi wsiąść? Mam podwójne z pizzami. Mam nadzieję, że kurwa po jednej. A nie po pięć do każdego. Jedną dostawę mam na Kazimierzu, na szeroką. Kurwa, ale druga jest na nullo. 0,58 i 340.
Znowu jest ta restauracja, co byłem tu ostatnio, z hotelem. Chyba. Czy nie tu? Nie no, no to... Miał być dwie, nie? Tak, to pewnie. Dokładnie, dobra, dzięki piękne. Dobra, kuźwa, podejście numer 2 do tego osiedla. Tym razem się nie dam. Jaj, kurwa, no nie da się tu znaleźć, no. Po mojej... za mną. To jeszcze która klatka? Dziękuję, do widzenia.